Kolejne uderzenie, jest i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! Aj, bramka! Jest trzeci gol, się więcej ciekawego, Bejnarowicz na ty, gol! I gol dla Stoją! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, może wygrać dalej, Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydla! Witamy Państwa w kolejnym odcinku przed kolejką, w programie, w którym omawiamy to, co dzieje się na rodzimych boiskach, a także to, co przede wszystkim będzie na rodzimych boiskach. Dzisiaj najważniejsze, kto jest naszym gościem Państwa i naszym gościem jest Kamil Jasiński, trener Jedliny Zdrój, KS Jedliny Zdrój, a program prowadzą Jakub Zima, Bartłomiej Nowak i Paweł Szpuruk. Witamy serdecznie. Panowie, tradycyjnie zaczniemy od czegoś, ale może Kuba zacznij od czegoś, co mamy niespodziankę dla naszych widzów i wielbicieli piłki nożnej, zwłaszcza tej naszej regionalnej. No dobrze, zaczniemy od tego, chociaż ja trochę inaczej to miałem w głowie poukładane. Pomylisz się znowu i powiedzą, że błędy rzeczowe gdzieś tam wyskakują po drodze. Ja powiem tylko tyle, że Kuba się mocno przed tym wszystkim napracował. No, byłoby lepiej, gdyby większość klubów chciała z nami współpracować przy produkcji tego. Natomiast prawda jest taka, że już niedługo ukaże się regionalny wałbrzyski skarb kibica, piłkarski skarb kibica, gdzie jest trochę informacji o czwartej lidze, trochę o okręgówce, klasach A, B, trochę o drużynach, trochę o statystyk, trochę ciekawostek, terminarze z możliwością uzupełnienia wyników. Tutaj myślę, że dla wszystkich sympatyków piłki nożnej jest to taki dokument, który być może się przyda, na pewno się przyda. Sądzę, że ci, którzy lubią właśnie te rzeczy notować, mieć wszystko w jednym miejscu, w jednej pod ręką, zapewne tutaj, tak jak Bartek pokazuje, można wszystko przeczytać, uzupełnić. Dobry, fajny, gruby papier, więc warto tutaj akurat zajrzeć do nas niedługo w sprzedaży, tak. Regionalny skarb kibica. Podlinkujemy oczywiście pod naszymi filmami, postami, umieścimy post na social mediach, gdzie będzie go można nabyć. Chcielibyśmy, żebyście jak najłatwiej mogli go nabywać drogą internetową lub ewentualnie będziecie się do nas zgłaszać, ale przy większej ilości, żeby nie jeździć z jedną sztuką gdzieś na drugą stronę powiatu. Także no, niebawem wszystko technicznie omówimy. Od 1 września, najprawdopodobniej już 1 września będzie można go nabyć. No ale przejdźmy do meritum. Mamy gościa, mamy trenera Kamila Jasińskiego i przejdźmy może do czwartej ligi, bo dość ciekawa była czwarta liga ostatnio. No dość ciekawa, że w końcu nie możemy powiedzieć, że nasi to chłopcy do bicia, tak? No to był fajny mecz. Wiecie, powiem tak, Kamil zna ligę od podszewki, wie, że wcale prosta nie jest. Był trenerem w poprzednich sezonach, no 2 lata temu chyba to było, prawda? W Legnickich Polach. No 3 nawet już w tej chwili. I generalnie prawda jest taka, że to nie jest łatwa liga. Teraz jeszcze trudniejsza po tym połączeniu. No a Górnik Nowe Miasto wreszcie zdobył punkty i to nie 1-3. Mecz transmitowaliśmy, mecz widzieliśmy na żywo, mecz jaki był, taki był. Ale liczą się te punkty, bo tak naprawdę za jakiś czas o tym, jak ta gra wyglądała, zapomnimy. Pochwalić należy kilku zawodników, bo tych kilku młodych chłopców naprawdę zagrało świetne zawody. Kilku jeszcze jest zagubionych. Zobaczymy, co będzie dalej, jak będą grać na tle innych przeciwników. Za punkty gratulacje, no bo to pierwsze w historii. Bartek, a ty jak oceniasz ten mecz? Ja pamiętam, też byłem na tym meczu, zresztą w tym samym czasie również odwiedziłem Bystrzycę Górną, gdzie ekipa Kamila grała o tej samej porze, także troszkę minut tutaj, troszkę minut tam, żeby złapać w kadr aparatu wydarzenia i z jednego, i z drugiego boiska. Oczywiście baliśmy się tego meczu. Pamiętam, rozmawialiśmy przed tygodniem, kiedy naszym gościem był Adrian Mrowiec. Baliśmy się tego meczu, bo też podkreślaliśmy, że Górnik Nowe Miasto zaczął sezon od pojedynków z ekipami znacznie wyżej notowanymi i niestety w poprzednich meczach no, dostawali młodzi chłopcy z Nowego Miasta przysłowiowe baty. Ale tutaj to, co właśnie Kuba powiedział, no bardzo miła niespodzianka, bardzo miła niespodzianka. Co godne podkreślenia, bo też klub na to zwraca uwagę na swoim fanpage'u na Facebooku, że obie bramki zdobyli 16-latkowie Sebastian Francuz i Aleks Szymski. To też jest godne, tak jak powiedziałem, podkreślenia, bo to widać, że brzydko mówiąc, jest ten materiał, tak? Jest ten materiał i nie wiadomo jeszcze, jakie to będą wyniki w dalszych kolejkach, w dalszej części sezonu, ale jest naprawdę z czego się cieszyć i czapki z głów, bo nie spodziewaliśmy się, że akurat w
czwartej kolejce Górnicy zdołają sięgnąć po komplet punktów. No. Co byś powiedział na temat? Oglądałeś mecz, urywki? Nie, czy nie patrzyłem. Sprawdzałeś wyniki w ogóle? Wyniki znam akurat z tej kolejki. Chyba zaskoczenie, bo z tego co wiem, to Iskra, tak? Tak, Sięgienica, tak. Iskra wzmacniała się przed sezonem. To już był jakiś zespół w okręgówce mocny, który tam zdominował tą Legnicką Ligę Okręgową. I te nazwiska, które gdzieś tam przyszły do klubu, no, są mi znane i gdzieś tam w regionie. Także takie, powiem tak, jak na tamten region, ten Legnicki, to niezłe transfery. Nie wiem, czy to do końca wystarczy na tą czwartą ligę połączoną, czyli tą, powiedzmy, mocniejszą część wałbrzysko-wrocławską, ale wydawało mi się, że to będzie taki zespół, który jest w stanie gdzieś tam, nawet przy dobrych wiatrach, uniknąć barażu, ale zobaczymy, jak to będzie w dalszych meczach. Zaczęli fajnie, tu przegrali, myślę, że liczyli na 3 punkty w Wałbrzychu, no, Nowe Miasto wygrało 2-1. Nie chcę nic mówić, bo nie widziałem. Widziałem akurat mecz z Oławą, bo oglądałem cały ten pierwszy, a tutaj nawet nie widziałem bramek czy skrótu, więc... No to zobaczmy, jak ten skrót wyglądał. Zobaczmy jeszcze skrót, Kuba, i zanim go zaprezentujesz. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą żeśmy zaobserwowali podczas meczu. Kiedy została strzelona bramka dla Górnika Nowe Miasto, poszła akcja od środka boiska w stronę bramki. Księżnicy zaczęli akcję. I sędzia jakby nie zwrócił uwagi, ale w tym momencie biegł... To Paweł, dobrze, to ty mówisz teraz tak czysto teoretycznie, zobaczmy, jak to wyglądało na boisku, bo tutaj jest faktycznie bardzo ciekawa rzecz z tym związana. Nie wiem, zobaczymy, jak Kamil tutaj by się do tego odniósł. Pewnie z ławki rezerwowych takie rzeczy dużo łatwiej jest omówić. Także chwila, zobaczymy, jak to wyglądało. Godzina, w której ma rozpocząć się kolejna seria gier, kolej dolnośląskiej, czwarta liga w Wałbrzychu. Zespół Iskra Księgienice, 6 punktów w 3 dotychczasowych spotkaniach. Górnik Nowe Miasto na razie bez punktów. Będzie się udawało, więc też nawet w przypadku jakichś błędów, które gdzieś mogą potem skutkować brakiem, no właśnie, takiego spokoju w defensywie jak teraz przed chwilą. Dużo kłopotów w grze w obronie, no i teraz poprzeczka, tak jak teraz przed momentem trawka przegrywa jednak ten pojedynek, szansa wciąż dla Iskry, nie ma karnego, pokazuje tutaj sędzia, nic nie było, do przodu na wolne pole, niezły pomysł, ładnie teraz tutaj rozegrana akcja w środku, szansa na to, by dokładnie teraz tę piłkę wprowadzić w pole karne, no to był dobry pomysł, Worski, no będzie próbował, taki strzał, który miał tutaj zaskoczyć Kisiela, dobra próba. Iski spokojnie do boku, jeszcze raz gospodarze z akcją pod bramką rywala, kolejna próba dośrodkowania, szansa teraz na uderzenie, a i bardzo odważna ta próba, ekwilibrystyczny sposób chciał to zamykać. Piłkę i teraz już trzeba wracać, Świątek w polu karnym i będzie słupek, teraz ratuje tutaj gospodarze od straty gola. I jeszcze raz na lewą stronę, przedłużenie tej akcji. Teraz próba dośrodkowania i proszę, jest niebezpieczna sytuacja. Nie pokryli tutaj gospodarze tych wysokich napastników Iskry Księgienice i od 43 minuty goście prowadzą 1-0. Rozwiązane. Wroczyński, nie ma spalonego. Jest już Jankowski blisko pola karnego. Zobaczymy, czy uda mu się tę akcję wykończyć dobrym zagraniem, strzałem. No pomysł dobry, wykonanie to kończące akcję, już niestety bardzo słabe. Możliwość zakończenia tej rywalizacji jeszcze lepszym stosunkiem, szczególnie w tym ostatnim spotkaniu z Prochowiczanką. Teraz Fonfara, świetna interwencja. To ten drugi do Misi Whitisa. Pytanie, czy uda się tutaj Misi Whitisowi zejść tą piłką w pole karne. Wszedł, jeszcze szansa, kostko, będzie rzut karny chyba, tak mi się wydaje, ręka przy tej próbie interwencji. Jest już wszystko ustawione, przygotowane, bramkarz gości stoi na linii, pytanie, kto tu za chwilę będzie się cieszył. 1-1, Górnik Nowe Miasto doprowadza do wyrównania. Sporo sił. Kolejne dośrodkowanie i teraz tutaj niewiele brakowało. Bez faulu pokazuje sędzia. Rosiński ze strzałem, broni Kisiel. Ładna próba. Próbował sprawić sobie przyjemność zdobyć gola wyrównującego. Teraz krótko.
Jeszcze jedna piłka do środka, nie ma próby tego typu i gol! Jest 2-1 dla wałbrzyskiej drużyny. Doskonałe dośrodkowanie i ta bramka z 74 minuty w tej chwili daje Wałbrzyszanom szansę na to, by sprawić niespodziankę, wygrać ten mecz. Ale zanim jeszcze oczywiście będziemy tutaj trąbić fanfary. No, dzieje się rzecz ciekawa. Będzie żółta kartka tutaj dla trenera Błażyńskiego i ta bramka na pewno nie padnie. Czy też rywala. Teraz tutaj trzeba bardzo uważać, bo blisko tutaj goście strzał na bramkę, bardzo groźny. Jak tutaj też dobry pomysł na to rozegranie. Okazja tu jednak chyba będzie trzeba troszkę odważniej podejść. Łabiak! Jeszcze doskonale Kisiel w ostatnich fragmentach tego meczu. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych wygrywa to spotkanie 2-1. I może cieszyć się z pierwszego w historii zwycięstwa w rozgrywkach Koleje Dolnośląskie 4. Liga. I co byś powiedział o tej sytuacji? No, według mnie prawidłowo nieuznana ta bramka dla Iskry, bo nie wiem, na jakiej podstawie w ogóle miałaby być zaliczona. Zawodnicy pobiegli sobie, wiesz. Zawodnicy nie mogą rozpocząć od środka bez gwizdka sędziego, tak? Jeżeli zespół cieszy się na połowie przeciwnika, nie wrócił na swoją połowę, no to ja nie widzę żadnych podstaw, żeby po prostu rozpocząć grę od środka boiska. Samowolki tutaj nie może być. To nie jest rzut wolny, który można zagrać bez gwizdka i szybko od środka. Zawsze to sędzia decyduje. A tutaj nie wiem, na nagraniu może nie słychać, ale też nie widać, żeby sędzia był gdzieś w ogóle w pobliżu linii środkowej, aby tą bramkę rozpocząć. No, tak. Zawodnicy muszą wrócić po prostu na swoją połowę. Jeżeli tutaj mówicie, że gdzieś tam słyszeliście, że tam ktoś miał inne zdanie i tak dalej, że to, nie wiem, może nie znam przepisów, może są jakieś aktualne zmiany, ale powiem szczerze, pierwszy raz z czymś takim się spotykam, okay, żeby ktoś w ogóle mógł stwierdzić, że gol powinien zostać uznany. Jeżeli przeciwnicy cieszą się na swojej połowie, to tak, jeżeli cieszą się na połowie przeciwnika, no to wtedy byśmy doszli do sytuacji jak w piłce ręcznej, że kto szybciej postawi piłkę na środku, to zaczyna i gra ma. Część takiego w piłce nigdy nie widziałem. Tym bardziej, że też tutaj widać było, że duża część zawodników w ogóle cieszyła się poza boiskiem. Tutaj piłkarze Iskry mieli duże pretensje do sędziego już po meczu nawet. Było widać takie dosyć wiecie, niesportowe zachowanie z ich strony, dużo nerwów. Oni po prostu przyjechali tutaj na pewniaka, żeby wygrać i nie potrafili sobie poradzić chyba mentalnie z tym, że jednak tego im się nie udało zrobić. Niektórzy tam słyną z takiego... Panowie, przejdźmy dalej, bo czas leci, a my jesteśmy dopiero na początku 4. ligi. Bo chciałbym zwrócić uwagę na mecz Polonii Stal Świdnica z Bobrzanie Bolesławiec. Ja z tego co wiem, tam z moich informacji, to piłkarze Polonii byli mega niezadowoleni i mega, że tak powiem, wkurzeni po meczu, bo podobno mieli bardzo mnóstwo sytuacji, ten mecz mogli wygrać. I stracili w samej końcówce gole i tak to się skończyło, że zamiast pewnych 3 punktów podziału punktów i znowu rozczarowanie w ekipie tutaj sąsiada Zamiedzy, który tak jak rozmawialiśmy już przed tygodniem, chyba miał większe ambicje, jeżeli chodzi o początek sezonu, a tutaj mamy 4 mecze i chyba możemy powiedzieć otwarcie zaledwie 4 oczka. I 12 miejsce w tabeli w tej chwili. Zobaczcie, jak idzie Słowianin. No, to po prostu to jest coś niesamowitego. To znaczy, rozmawialiśmy wcześniej w poprzednim programie, że oni są przygotowani i oni będą walczyć w tej lidze o awans. No i to się potwierdza. To się potwierdza, bo też o tym wspominaliśmy już chyba 2 czy 3-krotnie, że oni kilka razy z rzędu przegrywali walkę o 3. ligę w barażach. Widać sponsor, możny sponsor tej ekipy się nie zniechęcił. Dalej stawia na ten zespół, dalej ich finansuje i dalej ten cel, który był obrany w ubiegłym roku, przed 2 laty i 3 laty, nadal jest aktualny. Jeszcze byście coś ciekawego z ostatniej kolejki 4. ligi? Ja może nie o 4. lidze, ale dzisiaj też przeczytałem informację, to jest dosyć istotna informacja, że Górnik Nowe Miasto bez gry awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski, no bo Wiktoria Tuszyn się wycofała, zrezygnowała i walkowerem oddali ten mecz. Także kolejne dobre wieści dla zespołu trenera Błażyńskiego.
No tak, tak. W międzyczasie Walkover dla Łomnicy, która no też właśnie, bez punktów skończyła mecze. Walkover był spowodowany tym, że jeden z zawodników po meczu, już po wszystkim, bo tam był wynik 4-1, tylko tak. Nie pamiętam, w którą stronę to 4-1. Zenit wygrał 4-1 to spotkanie. Zenit, właśnie, tak. Zenit wygrał ten mecz 4-1 i przegrał go Walkoverem, ponieważ jeden z zawodników był nieuprawniony do gry i to wyszło już po meczu. No tak głupio stracone punkty, to jeszcze dawno nie słyszałem, żeby no tym stracić. Ciekawiej, bo tak płynnie przechodzimy też do najbliższej kolejki. Tym ciekawiej zapowiada się właśnie pojedynek obu ekip, obu drużyn, czyli właśnie Łomnicy i Górnika Nowe Miasto. Oba zespoły mają po 3 oczka, po 3 punkty i w najbliższej kolejce w sobotę Górnik Nowe Miasto wyjeżdża właśnie do Łomnicy. No myślę, że jest duża szansa na, że tak powiem, wydłużenie tej pasy o kolejne drugie zwycięstwo, tym razem pierwsze historyczne zwycięstwo na wyjeździe. Kamil, a dla Ciebie jaki będzie ciekawy mecz na najbliższą kolejkę? Sprawdzałeś tabelę? Mogę Ci tutaj pokazać, jeśli ten, czy już wiesz, kto... Na pewno Łomnica z Górnikiem, no ale graliśmy z Łomnicą sparing przed sezonem. No to jak? Myślę, że jeżeli Górnik nie zdobędzie 3 punktów, no to będzie mega niespodzianka. Także stawiam tutaj niestety Łomnicę, mimo to sympatycznych ludzi tam pracujących na, no niestety na spadek z ostatniego miejsca w tabeli. A jak stawiasz na Piast Nowa Ruda właśnie z liderem tabeli? No to takie lokalne derby. Dokładnie. Na pewno Słowianin ma gdzieś tam przewagę jakością piłkarzy, ale w Piaście też grają zawodnicy, którzy potrafią grać w piłkę i mają tam fajną przeszłość ligową, dużo związanych z naszym miastem. 5-6 w Obrzeszan. Tak. Praktycznie tam, których Jacek Wojna na pewno wziął ze sobą. Tak, Janek tak. Grytko, Mateusz Sawicki, Janek Kamil Młodzicko, Kamil Młodziński, tak. Jogi, Damian Jaroszewski, tak, także troszeczkę tych zawodników rodem z Górnika Wałbrzych jest w Piaście. Nikt teraz na Piasta nie stawiał z Miedzią drugą, wywalczyli remis, no to czemu tutaj w derbach nie mogą wygrać nawet z Woliborzem, a... No może lider, tak też może być. Alfa praktycznie w ogóle nie wygrywa ligi, potem nie zostaje mistrzem z kompletem punktów. Gdzieś tracą te punkty. Chyba coś jeszcze będzie dodał co do czwartej ligi? Tak, no będzie takie wydarzenie trochę i kameralne i trochę też generalnie no, ciekawe sportowo. Lechia Dzierżoniów pierwszy raz na swoim obiekcie, już naprawdę na swoim obiekcie, czyli na tym nowym wyremontowanym stadionie będzie grać mecz z Chrobrym 2 Głogów. To już przy sztucznym świetle 2 września 19:30, a propos Lechii, zapraszam 6 września przed telewizory, ekrany telefonów, komórek, czego się da. Tak jest, mecz Lechia Dzierżoniów w Zagłębie Lubin, to spotkanie towarzyskie, ale oficjalne otwarcie stadionu właśnie wtedy będzie miało miejsce. Które pokażemy no właśnie na tym kanale. Właśnie no coś takiego, tak jakby nikt nie wiedział, o czym mówię, nie? Można by powiedzieć, tylko pozazdrościć kolejne miasto w naszym regionie, po Świdnicy. Ma piękny, nowoczesny obiekt. No my na razie nie możemy się doczekać, no ale bądźmy dobre myśli. Tak, bądźmy dobre myśli, bo akurat gdzieś czytałem tytuł, że właśnie stadion w Dzierżoniowie to na stadion na miarę oczekiwań mieszkańców. Ale wiesz tak, ten stadion fajnie się prezentuje, nie jest jakoś wybitnie duży, jest dobrze funkcjonalnie przygotowany, oświetlenie też ma wystarczającą ilość luksów, by można było te mecze rozgrywać wieczorem. Myślę, że nikt by się nie pogniewał, gdyby tej wielkości obiekt był po prostu tutaj, w Obrzychu. Czyli taki początek Rakowa-Częstochowa. No, powiedzmy, że. Ja pamiętam, wy jesteście młodzi chłopcy, ja pamiętam doskonale Górnik w drugiej lidze, Raków-Częstochowa z trenerem Brzęczkiem przyjeżdżał do Wobrzycha. Czasami wygrywał, czasami przegrywał, ale pamiętam te czasy. Pamiętam i gdzie jest teraz Raków, to my doskonale wiemy, gdzie jest Górnik. No, dzisiaj też niestety wiemy. Dzisiaj... I tu stawiamy kropkę i w tym momencie przechodzimy do Ligi Okręgowej, czyli tam, gdzie nasz gość gra, czyli Jedlina Zdrój. No to powiedz, jak tam idzie w tej Lidze Okręgowej? W kratkę. na 3 mecze zdobyliśmy 6 punktów. Myśleliśmy, że uda się więcej, ale nie jest to też jakiś zły początek. No ale przypomnijmy, wygraliście ostatnio tą ligę, zrezygnowaliście z awansu do czwartej ligi w to miejsce Górnik Nowe Miasto. Jesteście z tą ligą obeznani, z większością drużyn praktycznie chyba też, jeżeli się nie mylę. Nie, praktycznie większość to nowe zespoły. Nowe zespoły. No, w lidze utrzymało się 7, a w zasadzie po awansie Górnika zostało 6 ekip z tej ligi, więc 10 to zupełnie nowe ekipy. Ale rozpracowani przez was? Staramy się jak możemy.
Czego zabrakło w Ząbkowicach? Przespaliście początek? Przespaliście pierwszą połowę? Duże błędy indywidualne. Przez dwa lata, które jestem w klubie, nie straciliśmy tak łatwo bramek, które zdarzyły nam się w pierwszej połowie. Bo naprawdę, jeżeli ktoś oglądał, bo był film z tego meczu, no to bramki, które myślę, że na poziomie nawet B-klasy ciężko ujrzeć, a my to daliśmy w trakcie jednej połowy, przegrywaliśmy 3-1, potem bramka na 4-1, zrobiło się 4-3, zmarnowane dwie sytuacje, nieuznany gol dla nas, mogliśmy jeszcze tam wrócić do tego meczu, ale za dużo po prostu błędów indywidualnych. Tutaj jesteś bardzo spokojny, ale ja wiem, że temperament na boisku masz. Ostro było po meczu w Ząbkowicach z Orłem? Ja wiem, czy ostro. No bo wnioski wyciągnęliście, skoro na trudnym terenie w Bystrzycy Górnej. Tak, 2-0, prawda? 2-0, no to taki dosyć pewny wynik. Przegrywać też trzeba umieć, mimo że w Jedlinie zdarzyło mi się do drugi raz w meczu ligowym, od dwóch sezonów, teraz trzeci. Więc no, musimy nam jakoś na chłodno do tego podchodzić. Ta druga połowa już była na pewno dużo lepsza. Gorzej może było w przerwie, że trzeba było szybciej reagować. Po meczu, no niestety, taka jest piłka, taki jest sport, nie zawsze się udaje wygrywać i wiedzieliśmy, że czasu już nie cofniemy i trzeba myśleć o kolejnych spotkaniach, dlatego skupialiśmy się już później na Bystrzycy, żeby tam myśleć o trzech punktach, co gdzieś nam się udało. Panowie Zjednoczeni Żarów, Włókniarz Głuszyca, czyli właśnie sąsiedzi, 2-1, bramki strzela Sajdak, później podwyższa Kopernicki, no i w ten sposób Głuszyca traci punkty. Kuba, duże aspiracje Głuszycy, ale jednak ciężko było. No w tym meczu Głuszyca teoretycznie też mogła zagrać lepsze spotkanie, tam z tego co słyszałem od chłopaków swoje szanse mieli. Niestety nie wykorzystali tych szans, za to dużo lepiej się zaprezentowali, jeśli chodzi o dyscyplinę, jeśli można tak powiedzieć, taktyczną właśnie gospodarzy tego meczu. Wyciągnęli wniosek po sparingach z Włókniarzem, gdzie w sparingach te mecze gładko przegrywali. Tutaj po prostu zagrali w taki sposób, żeby nie dać się Włókniarzowi rozpędzić i te najlepsze jakby cechy tej drużyny gdzieś tam zostały zniwelowane, przez to też łatwo było im po prostu zrobić swoje, tak mówiąc kolokwialnie, wygrali, bo po prostu wykorzystali swoje szanse. No, też się nie ma co dziwić, Zjednoczeni jednak mimo wszystko to nie jest jakiś taki bardzo słaby zespół. Ja raczej przed sezonem myślałem, że oni będą mimo wszystko próbować grać tak, by w tej górnej części tabeli się znaleźć. No oprócz, panowie, oprócz meczu oczywiście między Strzegomiem a Górnikiem Wałbrzych, jakie jeszcze mecze, bo to sobie zostawimy jako wisienka na tort, to troszkę szerszego chwilę omówienia. Jakie jeszcze byście mecze wskazali z tamtej kolejki ostatniej? Znaczy ja jeszcze wspomnę, tu powiedziałeś o Sajdaku. Odkąd pamiętam, to Sajdak zawsze był katem wałbrzyskich drużyn. Och! Zawodnik Zjednoczonych chyba lubi właśnie szczególnie nasze drużyny, bo odkąd pamiętam, odkąd interesuje się i zajmuje się troszeczkę lokalnymi drużynami, to on zawsze miał patent właśnie na zdobywanie goli przeciwko naszym lokalnym drużynom. To co, przechodzimy do wisienki na torcie, czyli na nasze podwórko Strzegom. Do Strzegom, bo się od razu myślę o tym pociągu, który miał jechać do Strzegom. No pojechał pociąg. Cały 150 czas. Osób pojechało, nie? Z tego co kibice. Były podziękowania na fanpage'u Górnika dla kibiców za doping, mimo to, że nie dali rady. Kamil, jak byś ocenił ten mecz? Widziałeś, słyszałeś, czytałeś? Widziałem, bo... Byłeś na meczu. Nie. Nie, ale były równolegle, równolegle niemalże. Ale widzę ten uśmiech na twarzy. To wymieniam z Rafałem Wodzyńskim spostrzeżenia, bo pracowaliśmy razem przecież w AZS-ie i rozmawialiśmy tutaj o meczu. Także gdzieś mnie trochę zachęcił nawet do obejrzenia, jak to tam było. No, Strzegom gdzieś w końcówce się uratował i wygrał to spotkanie. Gdzieś pewnie był większym faworytem do zwycięstwa, ale przyszło im to ciężko gdzieś tam. A masz wrażenie, że Wałbrzysze nie wytrzymali presji? Tam karty chyba się 7 posypało złotych, nie? Nie oglądałem całego spotkania, tylko powiem szczerze, że jeżeli mam na coś czas, bo tych zajęć mam też sporo, a głównie się skupiam na swoich, albo jeżeli tam gdzieś tam z kimś o czymś rozmawiam, to wolę się przygotować, to najczęściej przebijam tylko bramki i na nic więcej, chyba że to dotyczy gdzieś tam mojej ekipy czy moich rywali, to poświęcam na to więcej czasu. Także ciężko mi powiedzieć, jak ten mecz się układał. Widziałem tylko bramki i w międzyczasie, jak przewijałem, widziałem, że Górnik nie strzelił rzutu karnego. No to powiedz mi proszę, bo ty byłeś bramkarzem swego czasu. Tutaj były zastrzeżenia co do postawy bramkarza Górnika. Czy oceniłbyś te stracone gole jako rzeczywiście jego indywidualne błędy? Nie, chyba nie aż tak. Tam przy tej jednej piłce
może gdzieś tam mógł trochę więcej, ale to też nie uważam, że on jako bramkarz tutaj przyczynił się do tej porażki, bo to gdzieś większych błędów bym upatrował w linii obrony niż u samego bramkarza. No ja wam powiem, że najpierw pojechałem do Bystrzycy Górnej, żeby zrobić zdjęcia właśnie z meczu Zdroju, potem przyjechałem na Nowe Miasto, ale i tutaj patrzę, tu sensacja, tutaj Zdrój kontroluje Bystrzycy Górnej i tak już myślałem nawet pod kątem naszego dzisiejszego programu, że będzie o czym mówić, bo my po prostu będziemy mieli taką hitową kolejkę dla wszystkich naszych, czy w większości naszych tych lokalnych drużyn, bo przecież jedyna tak. Zdrój, trudno mówić o wobrzyskiej drużynie, ale jak najbardziej z naszego regionu i właśnie miałem w pamięci naszą rozmowę z Adrianem Mrowcem, który był przecież gościem przed tygodniem i mówił, jak drużyna jest przygotowana, że będą walczyli oczywiście o komplet punktów. I powiem wam, że przez długi czas, no to miska mi się uśmiechała, tak? No bo mówię, jeszcze tak, się mijaliśmy na boisku. Dokładnie. Zdrój tutaj kontroluje w Bystrzycy. Nowe Miasto, sensacja. Mówię, o, Górnik prowadził 1-0, później ten karny. I gdzieś to załamanie przyszło. Szkoda chłopców, bo ten remis był na wyciągnięcie ręki, ten jeden punkt, co na pewno też by wzmocniło tę młodą ekipę trenera Mrowca. No, bramki dla Strzegomia strzelali Sobczak, Krupnik, Domaracki, dla Górnika strzelał Pichurski, Rosicki. No ale jeszcze na koniec, panowie, już kończąc, no znowu Wiktoria Świebodzice dała się ograć i jest ostatnia w tabeli. Z tego, co widziałem w internecie, te wszystkie urywki na temat tego meczu, które gdzieś tam się pojawiły, no to po prostu coś nie gra w tej drużynie, coś się nie układa, coś generalnie nie spina. Tak, że tutaj możemy się przyzwyczaić do tego, że takich wyników, jeśli chodzi o Wiktorię Świebodzice, będziemy teraz chyba jednak musieli widzieć więcej. Tak, że nie patrzyłbym tu już w tej chwili, w tym momencie pod tym kątem, że to jest jakaś niespodzianka albo że rozczarowanie. Tam coś ewidentnie nie pasuje. Być może ta drużyna po prostu po odejściu kilku zawodników stała się na tyle słaba, że na tle tak silnej okręgówki no nie daje rady po prostu. Na koniec nie byłbym sobą, Bartek, mogę? Czy coś jeszcze? To dodaj, proszę. Na koniec, jeszcze dodaj. Nie na koniec, bo mamy gościa, a przecież wydarzeniem tej kolejki w klasie okręgowej są lokalne derby. Tak, tylko że chciałbym na koniec podsumować o jednym meczu, bo nie byłbym sobą, wiesz? Nie. Orła Ząbkowice. Właśnie. Wielkie derby, panowie, ale hitem jest to, że od 10 minuty grali, przepraszam, od 15 minuty grali w 10 Orzeł. No właśnie. I wygrali 1-0. Musisz być bardziej precyzyjny, wiesz? No właśnie. Bo później zarzucają nam błędy rzeczowe, a my to przyjmujemy, twoje błędy czerwoną nas. Kartkę ujrzał najlepszy strzelec Radosław Grzywniak, także od 15 minuty grali w 10 i wygrali. Kamil, widzimy się 2 września na stadionie. Macie swój wielki kolejny mecz z Drój Włókniarz. Pamiętam ostatni wasz mecz, wysoka wygrana. Ale z tamtego meczu najbardziej zapamiętałem ja i wszyscy, którzy tam przyjechali ze mną ten mecz transmitować, atmosferę na stadionie. Tego samego się spodziewamy teraz? No tak, pamiętam te 2 mecze za klasy. No to i w Głuszycy, i w Wiedlinie przyszło sporo osób, które chciały dopingować i tak samo miejscowych i przyjezdnych, bo na obu meczach była zorganizowana grupa kibiców, których raczej gdzieś tam w A-klasie próżno było spotkać. Mhm. Niektóre media mówiły nawet o 1000 osób, które były na stadionie, przynajmniej w tym meczu u nas, gdzie tam trochę więcej tych kibiców się zjawiło. Na pewno fajna atmosfera, bo to takie mecze chce się rozgrywać i wiem, że tam ta lokalna społeczność żyje i już tutaj każdy się nie może doczekać tego spotkania, więc dla takich meczów myślę, że chłopaki trenują i chcieliby takich spotkań grać jak najwięcej. Ale faworyt chyba jest jeden. No właśnie chciałem to powiedzieć. Nie będę oczywiście tutaj, wiesz, mówił, że z góry tak się stanie, ale no, wyniki same to pokazują, nie? Już tyle lat siedzicie w piłce, że ciekawe, czy wiecie, jak to wygląda. Ciekawe, faworytem można być na papierze, a później trzeba coś jeszcze udowodnić. Czy na mecz przyjdą na piechotę w ramach rozgrzewki, czy dojadą autobusem. I to jest... Ale wiecie, panowie, to jest tak naprawdę za miedzą. To jest parę kroków. Nie? Już nie? Tak, coś tak mi doszły słuchy, że już podobno. To jest tak blisko, że oni mogą naprawdę przyjść na piechotę na ten stadion, jakby się postarali. Wiesz co, ja tak chyba będę musiał któregoś razu Pawła wysłać z jednego meczu
przeszedł na drugi, żeby na jednym zrobił zdjęcia, potem przeszedł się parę kilometrów na drugi, tam zrobił zdjęcia. Ciekawe, co wtedy powie. Bym trochę spalił. Jak te zdjęcia wyjdą. Ale tak serio, tak. No, oni grają, no jak grają, ale to nie jest też taki słaby zespół. Te swoje mecze, które do tej pory rozgrywali, te, które miałem okazję zobaczyć, to nie były takie wcale najgorsze mecze. Tam czegoś brakowało, to były tak naprawdę detale. Być może można to zrzucić na karp bycia Beniaminkiem. Natomiast no, wy jesteście już zespołem mocno doświadczonym, który przez wielu jest uważany za taki, co poradziłby sobie również w tej obecnej czwartej lidze. No to czego my się możemy spodziewać po tym spotkaniu? Bo to, że walki, to, że podejdziecie na poważnie, no to oczywiście to wiadomo. Czyli to, Kuba, już mnie znasz trochę. Ja zawsze szanuję przeciwnika i staram się tutaj podejść zawsze z chłodną głową do tych spotkań. No, jeżeli mam być szczery, no to chcę wygrać ten mecz jak każdy inny i nie zakładam innego scenariusza, obojętnie z kim bym tutaj nie grał, ale wiem i życie też uczy, że to, co się chce albo gdzie jest się faworytem, nie zawsze tak przychodzi. My zrobimy wszystko, czy chłopaki na boisku, czy ja i tam jakaś część naszego sztabu, żebyśmy to spotkanie wygrali, ale co przyniesie czas, no to nie mogę na to odpowiedzieć. A jak dyspozycja zawodników? Wszyscy zdrowi? Wszystko jest na... Mamy jakieś swoje tam małe problemy, no ale w Bystrzycy Górnej mieliśmy większe problemy, udało nam się wygrać to spotkanie. Tak samo uważam tutaj. No, słuchajcie, wracamy na swój stadion, bo to będzie nasz pierwszy mecz w tym sezonie. Ludzie chcą zobaczyć nasz zespół, chcą być na tych derbach. Ja myślę, że to nas poniesie i odniesiemy zwycięstwo, ale to, co mówisz, tabela, Beniaminek, faworyt, to jest tylko wszystko na piśmie, a to jeszcze trzeba wypracować i potwierdzić na boisku. Barku, a jak nie derby, to jaki mecz? No, chciałem właśnie powiedzieć, że kibicowsko fajnie się prezentuje również pojedynek oczywiście Górnika Wałbrzych, który gościć będzie Nysę Kłodzką. No, mocny zespół. No, Górnik myślę, że tutaj też jest faworytem, chociaż różnica między tymi drużynami wynosi tylko jeden punkt na korzyść Górnika. No właśnie, tabelę i widzę. Niemniej jest to dobre myśli. Ja mam za to, wiesz co, bardzo poważne zadanie dla Pawła. Takie zadanie, którego odmówić nie może. Dobrze. Jedziesz do Świebodzic i robisz materiał z meczu Świtore Świebodzice, Orzeł Ząbkowice. 2 września o 17 robię. Okay. Tak, to są 3 mecze akurat w sobotę o godzinie 17. Jedlina, Górnik i Wiktoria. Przewidujemy na pewno, właściwie już jest to wszystko uzgodnione, transmisja z meczu Jedlina, Zdrój, Włókniarz, Głuszyca. Bartek zapewne będzie też na meczu Górnika z Nysą Kłodzką, tak przynajmniej ja myślę. Tak, więc ty pojedziesz do Świebodzic i mamy wszystko ogarnięte. Tylko, że ja kręcę telefonem. No to musisz wziąć kamerę. Dobrze, weźmiemy kamerę. Chłopaki, to już tak podsumowując, może też Kamil by podpowiedział, który jeszcze oprócz meczów ciekawy byłby dla ciebie nawet pod kątem przejrzenia pozostałych drużyn, zrobienia takiego rekonesansu na następne spotkania. My zawsze w mecze gramy po zjednoczonych żarów, więc Skałki, Stolec pod względem następnego przeciwnika. Na pewno, ale ja bym tutaj bardziej stawiał Granit Roztoka AKS Szczegą, że to ciekawe na pewno spotkanie, też takie lokalne derby. Tak. I wiem, że po ostatnim tam meczu w czwartej lidze kipiało i myślę, że będzie podobnie teraz. No to ciekawe, co w takim razie się wydarzy na boisku w tym spotkaniu. Panowie, wracamy na rodzime podwórko, a klasa Grupa Wałbrzyska. Tak. No to trochę się działo, powiem szczerze, bo nasz rodzimy, bliski nam tutaj Szczawno-Zdrój, MKS, nasz bliski, no poszedł ostro, 6-2, no to było dość, same Stanowice nie dały rady. No, Stanowice mają trochę zadyszkę na początku tego sezonu, zwróćmy uwagę, 9 miejsce w tabeli, tylko 3 punkty w 3 meczach, to raczej kiepski start, ale z drugiej strony oni tam też mają takie jakby no, przetasowanie kadrowe, bo to widać, że tam troszeczkę się zmienia, jeżeli chodzi o zestawienie zawodników. No tyle tylko, że tutaj też bym nie doszukiwał się raczej sensacji. Mineralni byli faworytem. MKS w takim składzie, jaki jest w tej chwili, to 2/3 tej ligi jest w stanie ograć. Taka jest prawda. Jednak widać tę rękę Błażeja Gromniaka, o tym wspominaliśmy. Dwie bramki tak, i asysta, z tego co pamiętam, były 2 asysty. Przepraszam, nie pamiętam.
No to nam na pewno internauci wytkną ewentualny szczególnie błąd. Ze Szczawna. Szczególnie ze Szczawna, tak, ale widać tą rękę Bożeja Gromniaka, także fajnie się Szczawno prezentuje. Ja byłem też na meczu. Ja byłem na meczu Zagłębia Wałbrzych z rezerwami z Czegomia. Tutaj 1-0 dla ekipy zielono-czarnych, ale mogło być wyżej. To zobaczmy, jak to w takim razie wyglądało. Mamy z tego spotkania przygotowany dla Was skrót. Zagłębie Wałbrzych po efektownej wygranej w pierwszej kolejce, nikłej porażce w drugiej. Dzisiaj na pewno będzie chciało odrobić tutaj straty do tych drużyn, które na ten moment mogą pochwalić się większym dorobkiem punktowym i szansa dla Strzegomia na bramkę. Strzał jednak obok. Wtedy mają trochę swoich możliwości i szans. Dobrze, Smoczyk. Jest też Pawełek. To powinno być uderzenie na bramkę. Jest 1-0 dla Zagłębia. W stronę bramki. No i robi się ciekawie. Gałek przed siebie. Ale to była trzecia jego interwencja w tym meczu dopiero. Na pamięć. Bardzo dobra teraz okazja do tego, by strzelić kolejnego gola. Świetnie. Teraz spisał się tutaj bramkarz AKS-u. Nie powinna nam tutaj zmienić nic, chyba że w tym momencie to będzie pierwsza taka sytuacja, w której bramkarz z Wałbrzycha był zmuszony do interwencji w tym meczu. Dodatkowo jeszcze ta próba kolejnego strzału została trzymana na poprzeczce. Dobrze, Janiszewski. Teraz trzeba wracać. Makowski ograny, Janiszewski musi zwrócić na pozycję. Wraca za niego Macura. No i to wystarczyłoby przeszkodzić przeciwnikowi. A to był drugi celny strzał w tym meczu AKS-u. Jest tutaj Wiktor Smoczyk dość mocno traktowany, ale utrzymał się przy piłce. Przewięda, dobre zagranie. Pawełek już jest na wysokości pola karnego. Szuka tutaj driblingu, indywidualne wejście. Pawełek w polu karnym, dobra interwencja bramkarza. Pawełek, jest Smoczyk niepilnowany już w polu karnym, ale uciekła ta piłka. I teraz jeszcze kolejny strzał obroniony bardzo dobrze przez bramkarza AKS-u. No panowie, ale na koniec jeszcze taka smutna informacja. Ci nasi czarni Wałbrzych to tak kompletnie sobie w tej A-klasie jeszcze nie radzą, bo cały czas na ostatnim miejscu, ostatnio przegrali mecz z Iskrą i no tutaj no nie jest to za dość ciekawie. Też jestem ciekawy, bo nie wiem, może ty coś, Kamil, będziesz wiedział, tam z Tomkiem dość często rozmawiacie na różne tematy, a oni naprawdę mocno się wzmocnili, wydawało się, że trochę lepiej będzie im to wychodzić na boisku. Takie wzmocnienie jak robią czarni, to nie wiem, czy inny klub to robił. Tomek, czy tam, nie wiem, zawodnicy, czy kto wyciągają takie nazwiska, o których nikt nawet nie miał pojęcia, że grają w piłkę. Na pewno to jest tam jakieś zaskoczenie, ale też chyba nie mieli łatwego terminarza na początek. Tak. Prezes wyjechał teraz w podróż na Filipiny. Myślę, że jak wróci, to czarni zaczną punktować i twarda ręka prezesa już pozwoli na pierwsze zwycięstwo. Pasku chyba przyzna, że też nie jest tutaj takim zdziwieniem to, że Jaworzyna Śląska wygrała, bo ostatnio nawet nasz gość w poprzednim programie, trener Mrowiec, mówił z dużym pozytywnym aspektem o tej drużynie i to się potwierdza. Oczywiście, tutaj nie ma niespodzianki. Jeszcze wrócę do czarnych, bo tak patrzę, też zwracam uwagę na czarnych i na Sudety i widzę, że Sudety odbiły się od dna, bo wygrały na wyjeździe ze Szczytem Boguszów Gorce 4-2. No i ze Szczytem będą grali czarni, więc być może Szczyt tutaj wpadł w lekki dołek, co postarają się wykorzystać właśnie piłkarze Zabeckiego. Zanim dalej, to byliśmy na tym meczu z kamerą, więc tutaj też mamy dla Was przygotowany skrót. Dokończenie tej serii spotkań. Rano o 11 godzinie mieliśmy okazję być na ulicy Dąbrowskiego i obserwować, jak radzi sobie Zagłębie Wałbrzych w meczu przeciwko rezerwom AKS-u z Czegom. Wcześniej również i Sudety. Takie próby strzału z dystansu, właśnie tak jak ten przed momentem. Warto, teraz próba strzału, dobra interwencja, że obiecali położyć je na ziemi, strzał zablokowany, no druga taka próba w kolejnym ataku i trzeba tutaj uważać, blisko, bardzo blisko bramki. Przyderyło,
Oni potrafią grać głową, Byra przed szesnastkę i tu proszę, jak efektownie, jak niewiele brakowało. Też mogą zaskakiwać, jeśli tylko oczywiście te próby są dobrze przygotowane. Teraz kolejna okazja dla Sudetów i to będzie gol. To jest bramka dla gości. Strzelili tutaj goście nawet bramkę w 21 minucie. Tu szansa, świetnie Byra. Brak strzału na bramkę, jeszcze jedna próba. I teraz kolejne uderzenie Byra, tym razem broni skuteczna. Interwencja golkipera gości. No i teraz jeszcze jedna próba uderzenia i 2-0. Krawczyk do środka. I teraz tutaj próba uderzenia, całkiem przyzwoita próba tego strzału, ale też i bardzo przytomna tu interwencja Byry. Chce już tutaj rozciągnąć grę. Próba dośrodkowania, Marcin Byra też na 5. metrze, tutaj bardzo odważnie, pusta bramka, jest szansa na gola kontaktowego i w końcu ta piłka wpada do siatki, 2-1. Kolejne zagranie w pole karne i jeszcze raz tutaj Byra z problemami, ten gada właśnie tak jak teraz na 1-2 kontakty i za moment było blisko, wydawało się, że ta piłka wpadnie do bramki. W murze zawodników z Dziedźmorowic, ci natychmiast wychodzą szybkim atakiem, próbują teraz tutaj uniknąć spalonego, ale proszę zobaczyć, jakże prostymi środkami znaleźli się już w polu karnym i zdobywają w tej kontrze trzeciego gola. Prostymi środkami zatrzymują swoich rywali i proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Jak w tym polu karnym teraz skutecznie radzi sobie. Jednak nie ma specjalnie problemów, chociaż proszę zobaczyć, jakież nieporozumienie w obronie. Drugi taki błąd defensywy. A tu proszę zobaczyć, co się dzieje. Niedobra interwencja bramkarza, który wrzuca sobie piłkę do własnej bramki. Starają się, są naprawdę bardzo ambitni. Teraz tutaj kolejna, jeszcze jedna dogodna sytuacja. No, tym razem zmarnowana. No dobrze, panowie, czy jeszcze na coś byście ciekawego zwrócili uwagę? Walim wymęczył remis. Tak, no wreszcie punkt. Gratulacje dla Nysy za pierwszego gola. Tam niewiele brakowało, by udało się zdobyć coś więcej niż tylko bramkę. No ale tak szczerze mówiąc, reszta wyników raczej spodziewana. No Pszenno, Mokrzeszów, tutaj takie wielkie derby lokalne. Niestety Zieloni ulegli 2-1, chociaż myślałem, że Zieloni ten mecz wygrają. No w Mokrzeszowie pewnie mieliby większe szanse. Okej, okay, to panowie, przed nami czwarta kolejka A klasy, kilka spotkań ciekawych, które będą. Jakub, może powiedz najpierw, co pokażemy na Sportowy Wałbrzych TV? Na Sportowym Wałbrzychu TV w sobotę będzie mecz Ligi Okręgowej, to już mówiliśmy wcześniej, Zdrój z Włókniarzem. W niedzielę futbol amerykański, więc zapraszamy na zupełnie inną dyscyplinę sportu. Tym razem w tym tygodniu nie będzie najprawdopodobniej żadnego meczu A-klasowego. Okej, okay, no to panowie, ale jakbyście tak przewidywali, który mecz ciekawy będzie i nad którym byśmy się mogli pochylić? Jest to ciekawy mecz. Wenus-Nowice, Szczawno-Zdrój. Obie ekipy w czubie tabeli, obie ekipy po 7 punktów. Na pewno jeden i drugi zespół ma coś do udowodnienia rywalowi. Także możemy się spodziewać naprawdę tutaj ciekawych zawodów. Jestem o tym nawet przekonany. A ja za to jestem ciekawy, czy Górnik Gorce da radę z Zagłębiem Wałbrzych. Ostatnio tam raczej to Zagłębie zawsze wygrywało. Kamil, ty śledzisz trochę A-klasę albo zawodników podpatrujesz, poszukujesz kogoś, to się wiedzie. Tak, może jakieś wzmocnienia, może wiesz? Jakieś wzmocnienia, no to nie, no słuchajcie, no w A-klasie też grają naprawdę wartościowi zawodnicy. No, oczywiście, tak. Ale... Teraz podpatruję Czarnej, bo mówi taki nazwisk nie widział i taki piłkarzy nie widział. No widzisz, myślę, że ten Nigeryjczyk mógłby coś tam, nie? Też się go nie widziałem. Nie, no, tutaj na pewno Cukrownik z Karoliną Jaworzyną, tak? Bo Cukrownik u siebie zawsze gra dużo lepiej niż na wyjazdach i to też trzecia drużyna z pierwszą, więc tak. I to oba zespoły, które spadły w tamtym sezonie z okręgówki. No, czyli się ciężki ból głowy kibica, bo będzie musiał wybrać, tak, druga z czwartą, Szczawno z Wenusem i to co Kamil powiedziałeś, pierwsza z trzecią, czy trzecia z pierwszą. Słuchajcie, widzieliście, tak. Grom Witków, Iskra Witków, Śląski. No to tak, wiesz, przypadek. Dwa Witkowy, choć zupełnie w różnych miejscach geograficznie myślę, ułożone. Myślę, że jedni i drudzy mogliby się obrazić na ciebie, powiem ci. Nie, dlaczego? No to poczekaj. Ci z Witkowa Śląskiego i ci z Witkowa. To ciekawe jest, że Witków gra z Witkowem. To poczytaj sobie komentarze po tym transmisji, nie? Ja słuchajcie, jeszcze zwróciłem uwagę, bo tutaj też rzuca się w oczy taki mecz, niby to gdzieś tam dół tabeli, Sudety, Nysa, Kłaczyna. Nysa Kłaczyna bardzo się zaczyna krystalizować, jak chodzi o zespół. Być może teraz w Dziedźmorowicach uda się im pokazać coś więcej, natomiast same Sudety pozytywnie, strasznie pozytywnie mnie zaskoczyły w tym spotkaniu na szczycie. Z tym, że
to było proste granie. Tam nie było jakiejś kombinacyjnej, finezyjnej gry, to po prostu było na zasadzie kopnij, biegnij z tym, ale na tyle precyzyjnie, na tyle dokładnie, na tyle skutecznie, no, że gole padły. Kuba, zmokłeś bardzo ostatnio przy transmisji, czy udało ci się uniknąć deszczu? Nie, właśnie nie. Widzisz, w sobotę miałem okazję być na dwóch spotkaniach, trzecia liga, czwarta liga, było piękne słońce i we Wrocławiu, i w Wałbrzychu. W niedzielę już trochę padało, ale ani na Zagłębiu, ani na szczycie deszcz akurat mnie nie zmoczył. No to sobie cieszymy, bo byś się przeziębił. Już chciałeś mi bić szpilkę, nie wyszło. Ja napisałem w komentarzu nawet na transmisji, że się martwię o ciebie, żebyś nie zmógł. No widzisz, a jakoś powiem ci, mi ten komentarz umknął, ale dziękuję bardzo. To jak panowie, B-klasa? Na koniec, tak. Na koniec B-klasa. Kamil, przepraszam, przerwę ci. Mówisz, że tak niekoniecznie tutaj śledzisz te rozgrywki, ale powiedz, spróbuj. My wróżyliśmy przed pierwszym odcinku pierwszej kolejki, nie wiedząc kto, co, jak i dlaczego. No może ty spróbujesz wywróżyć, co się będzie działo za tydzień? Ciężko mi powiedzieć, bo to taka już bardziej grupa świdnicka niż wałbrzyska. No to prawda. Po tych zespołach. Co boli? Co boli niestety? Mm-hmm. To boli, o tym mówiliśmy też. Mniej tych naszych klubów. Naprawdę ciężko mi tutaj powiedzieć. Nie wiem, jak ta Wierzbianka po wycofaniu za klasy się zbierze. Słotwina powinna też gdzieś tam grać wyżej. Słyszałem, że w Unii jakieś lekkie problemy, także nie wiem, jak Bogaczowice będą wyglądać. Mieroszów spadł po fatalnej wiośnie. Teraz chyba trener Carewicz tak objął. Więc, Mieroszów, tak. Mhm. Więc może tam będzie lepiej. Mam nadzieję, no, trzymam kciuki za te nasze wałbrzyskie zespoły Podgórze. W zależności od tego, największy mankament zawsze jak się zbiorą na ten mecz, bo jeżeli się zbiorą, To są niebezpieczni, to prawda? Są bardzo mocni, ale różnie to też bywa. Szczególnie w niedzielę, tak, po weselach. Ale ja ci powiem, ja bardzo lubię tę drużynę Podgórze Wałbrzych generalnie. No to zawsze tak mówię, za mocni na B-klasę, za słabi na A-klasę. Chociaż oni bardzo chcieliby w tej A-klasie zaistnieć, bo widać po nich, że starają się niesamowicie. Zwykle jedna runda naprawdę dobra, a druga taka dosyć przeciętna lub słaba i zazwyczaj to skutkuje potem degradacją gdzieś tam niżej. Ale naprawdę fajna, sympatyczna drużyna. Lubię też obserwować, jak sobie radzą. No, może w końcu na dłużej zagoszczą. Ja byłem akurat na meczu w niedzielę w Szczawnie-Zdroju, bo ze względu na dużynki Bogaczowice gościły na boisku Mineralnych. Pojedynek Unii Bogaczowice z Unią Jaroszów zakończył się remisem 3-3. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na grającego trenera Unii Bogaczowice, Piotrka Kałonia, z którym miałem w przerwie okazję zamienić kilka słów, zwracając uwagę na zdecydowaną zmianę w wyglądzie szkoleniowca Unii, ponieważ no, sam przyznał się, że już miał problemy z poruszaniem się, problemy ze zdrowiem, co skutkowało tym, że w krótkim czasie zrzucił około 13-15 kilo i to było widać również na boisku, bo jednego z goli dla Unii zdobył właśnie Piotrek Kałoń, bo ładnym uderzeniu z przysłowiowej, nie przysłowiowej, z przewrotki. No widzisz, także to wyszło akurat i Unii, i Piotrkowi na dobre, na tak? dobre i naprawdę dobrze się prezentował. Mimo że Piotrek, no nie patrząc jakby tutaj specjalnie w kalendarz, ale nie rozmawiamy o kobietach, jest rocznika 80. Jest 42-latek. Także, no to ale jest, jeszcze, tak. jeszcze naprawdę teraz nabrał tej sylwetki takiej sportowej. I bardzo fajnie prezentował się. To co byś w ogóle powiedział, mecz ciekawy bardzo był, dynamiczny? No jak jest 6 bramek pada, to zawsze jest ciekawe widowisko dla kibiców. Prawda? Okay. Jakieś inne mecze panowie ciekawe? 5-1, Orzeł Witoszów przegrał. No Słotwina wygrała, Słotwina jest tu faworytem, tak jak Kamil powiedział. Wierzbianka też tu jest stawiana w roli faworyta, obie te drużyny wygrały wysoko. Obie te drużyny są też w czubie tabeli. Sądzę, że po Uniach można się spodziewać też trochę lepszych wyników. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać w trakcie rozgrywek. To był dopiero pierwszy mecz. To jeszcze są jak wakacje. Ale Mieroszowie, chyba wspominaliście o tym, jest nowy trener. Oni się tam trochę odbudują, jak myślicie? Bez bramkarza będzie ciężko. O tym wspominaliśmy przed tygodniem, tak, zapowiadając. I mnie trener Marek Carewicz. Czy zrobić nabór, żeby bramkarz szukany w Mieroszowie? No to chyba oni sami musieliby się określić, wiesz. Tak. W skarbie kibica zaznaczyłeś taką informację? Że nie ma tam. Nie, no wiesz, odkąd Filip Fonfara odszedł z Mieroszowa, tak naprawdę ta drużyna notuje same upadki. Nie? Mimo ambicji. Boisko piękne, tam naprawdę fajnie się gra w piłkę. Drużyna bardzo ambitna. Nie mogę powiedzieć, że oni nie potrafią grać w piłkę. Tylko no, jak nie ma podstaw z tyłu. Zresztą Kamil jako trener doskonale wie, że bez dobrej defensywy no, wygrać mecz jest bardzo trudno.
A jeśli nie masz bramkarza, który jest w stanie nawet w takich trudniejszych momentach zatrzymać przeciwnika, no to naprawdę mi graniczy z cudem. No, można strzelić 4 bramki, ale jeżeli ta część zespołu jest słaba, to zazwyczaj i tak traci się tych goli więcej. Jak to się mówi, lepiej powiesić ręcznik w bramce. Nie, takie jest powiedzenie. Tak mówią. No, a ty, Kamil, jakoś też kojarzysz te drużyny B-klasowe? Jakoś tam coś śledzisz, oglądasz? Coś? Nie, tutaj jestem mocno do tyłu. Sam byłem zaskoczony w tamtym sezonie, bo myślałem, że Unia Bogaczowice będzie wyżej. Myślałem, że oni będą grali awans, a jak włączyłem tabelę po jakimś tam czasie, okazało się, że zanurkowali w środku tabeli. Byłem strasznie zaskoczony, bo byłem pewny, że to będzie tylko jeden rok przerwy. To co, przed nami druga kolejka, 2-3 września, mecze 2 o 15, przepraszam, 4 mecze o 15. 3 września, bo wszystkie mecze są w niedzielę. Tak, ale tu akurat na rozpisce mamy, że ten weekend, nie? No i kto przygotował rozpiskę? Popatrz, jak ja dzisiaj lubię mu te szpilki wbijać. 3 września, B-klasa. Tak. Paweł, pamiętaj, 99% spotkań zawsze w niedzielę. Jeśli tak. Chodzi o ten rozstęp... I zdecydowana tak. Większość z reguły o godzinie 11, tak, aczkolwiek tak, tutaj jest o 15. Tak, to jest tak... Spotkania o 15. Jakiś przyczyna tego musi być, albo by przejrzeć terminarz pierwszych zespołów, być może one zagrają wcześniej, natomiast ja tu szczególną uwagę chcę zwrócić na mecz Unii Jaroszów z Błękitną Słotwina, bo to jest taki mecz, który może być ciekawym spotkaniem. Jaroszów jako taki chyba już w tej chwili jest na tyle mocny, że będzie grać ponownie o pierwsze to tak zwane top 3, tym bardziej, że oni cały czas się odbijali od tych pozycji dających awans. Na Błękitni kolejny sezon są stawiani w roli faworyta i doskonale rozpoczęli ten rozgrywki w ostatnim meczu. Nie? Ja będę nasłuchiwał wieści z Podgórza, może uda mi się nawet wpaść z aparatem. Jest godzina meczu o godzinie 15, więc to co powiedzieliśmy, być może chłopcy Pawła Majewskiego się zbiorą. Tak, po sobocie ale zagrają zwycięstwo. Zobaczcie, gdzie zjednoczeni są, już na czwartym miejscu. No, ale nie możemy też tak osądzać po pierwszej kolejce, tak. To może być zawsze różnie. Tutaj zjednoczeni grali u siebie, Podgórze grało na wyjeździe. Ale więc... wiesz, mają szeroką kadrę, nie? Więc to nie jest taki zespół, który tylko w B-klasie gra, tak? Ale który? Zjednoczeni Żarów. Tak? Nie mają 3 drużyny chyba. No. Więc to nie jest tak, że to grają tylko zespołem jednym, nie? Więc to tak właśnie dlatego tak można czasami wywnioskować, gdzie które drużyny w których klasach rozgrywkowych grają. O której dzisiaj wstałeś? Wiesz co, wstałem się bardzo wcześnie, bo wstałem się o 5 rano. No to chyba dlatego trzeba skończyć, bo już zaczynasz powoli odpływać. Dobrze, ale zanim skończymy, panowie, pamiętacie tydzień temu prosiliśmy, żeby wejść w zrzutkę dla Marcela. Tak, Tam była zrzutka dla Marcela. Ta zrzutka się powiększa, niewiele się jeszcze od tygodnia tak powiększyła. My oczywiście zachęcamy, to jest chłopak Marcel, piłkarz Podgórza, który po prostu zerwał więzadła i potrzebna jest operacja. A nie Gwarka Wałbrzych? No właśnie widzisz, Jezus. Paweł, mówimy, no ty już śpisz. Przepraszam, Gwarka Wałbrzych. Tak, Gwarka Wałbrzych. Gwarka Wałbrzych, przepraszam najmocniej, bo od razu Gwarek, od razu z Podgórzem rozumiecie. Tak, Łukasz, musisz być bardzo wyrozumiały. Ale oprócz tej zrzutki, jak wejdziecie, jest licytacja na Facebooku, licytacja tam osoby od nas z regionu, między innymi nasz gość, Adrian Mrowiec, przekazały koszulkę do licytacji. Możecie licytować gadżety i przekazywać pieniążki na leczenie, żeby jak najszybciej ten młody piłkarz wrócił do gry. No przede wszystkim do zdrowia, bo tutaj jest kwestia bardzo, bardzo taka trudna. Technicznie pieniążki są potrzebne. Sądzę, że wspólnie uzbieramy tyle, żeby mu pomóc. No a potem na pewno, gdy już będzie zdrowy, na ten boisko wróci. Będzie można pomyśleć wtedy o piłce. Panowie, powoli jeszcze kończąc, Kuba przypomni może o skarbie kibica. No tak, słuchajcie, niech wszyscy oglądali na początku na pewno nas, nie, bo wszyscy czekali na to, co powiesz później. No, kolejny lapis. Ale ja bardzo lubię Pawłowi tak trochę dogryzać w tych przypadkach. Ja to chyba po to jestem. No, ktoś musi, nie? No tak. Skarb kibica specjalnie dla was już w drukarni, to testowy wydruk. Czwarta liga, A-klasa, B-klasa, oczywiście liga okręgowa. Nie wszystkie drużyny są tu ujęte. Ujęte są te drużyny, które nawiązały z nami współpracę. Warto tu zajrzeć. Terminarze, statystyki, wypowiedzi. Można te wyniki sobie tutaj bezpośrednio wpisywać, uzupełniać. Wszystko w jednym miejscu. Myślę, że na tyle ciekawa rzecz, że dla fanów piłki nożnej tutaj naszego regionu rzecz obowiązkowa w kolekcji.
w sprzedaży najprawdopodobniej od 1 września. Od 1 września tak. Będzie też link do sklepu internetowego, gdzie można będzie go kupić. Będziemy pewnie starali się wysyłać. Jeżeli chcielibyście też kupić, na pewno tam, gdzie Kuba będzie transmisję prowadził meczowe, przed meczem, w przerwie meczu i po meczu będzie można podejść do Kuby i zakupić. Ewentualnie, jeżeli będziecie chcieli większą ilość, żebyśmy gdzieś dostarczyli, to wystarczy zadzwonić. My tą większą ilość dostarczymy. Powoli kończymy. Ja jeszcze na koniec znalazłem już taką konkluzję, że w każdym zespole musi być jakiś Peszkin. I ten Peszkin pewnie, który ma robić atmosferę, to ja, dlatego... Ale patrz, jak sobie powiększa, nie? To... łatwy sposób. Jak wiemy, Peszkin zawsze biegał do sklepu, więc zaraz kończymy. Panowie, ty przyleciałeś do sklepu, tak. Także. Drodzy Państwo, naszym gościem był Kamil Jasiński, trener Jedliny Zdrój. Kamil, bardzo Ci dziękujemy za gościnę, że z nami byłeś. Trochę fachowego języka nam użyczyłeś, pomogłeś nam tutaj trochę... W podsumowaniu tego, co się działo i powiedzeniu o tym, co będzie się działo. Życzymy oczywiście powodzenia. Mamy nadzieję, że derby najbliższe będą owocne dla Was. Oczywiście też w Głuszycy kibicujemy, jesteśmy wszechstronni i wszystkim kibicujemy. Program prowadzili Jakub Zima, Bartłomiej Nowak i oddaję Wam jeszcze głos na koniec. Nie musisz tak na mnie patrzeć, ja się naprawdę nie gniewam i nie gryzę. Ale tak. Na koniec kilka słów. Na koniec kilka słów. To będzie ciekawy weekend, sporo emocji, ale tak jest zawsze. Tak jest zawsze. Już część meczów jest o godzinie 16, bo wchodzimy do września, we wrzesień i już mamy to odsunięcie o jedną godzinę, ale widzę, że mimo wszystko niektóre spotkania są nadal o godzinie 17. Będzie ciekawie. Zapraszam.